Witam serdecznie w studiu szajbajkowym. W poprzednim odcinku mówiłem Wam o tym, że warto przemyśleć sprawę tak zwanego baranka w rowerze. Ogólnie miałem na myśli to, że bardzo często osoby, które kupują rower, który ma się nadawać na szosę, kupią rower z tak zwanym barankiem, czyli z szosową kierownicą, taką jak ta, tylko dlatego, że większość z ich kumpli jeżdżących na szosie taką właśnie kierownicę ma. Przy czym wcale taka dla danej osoby, dla takiego początkującego albo dla amatora jazdy na szosie może nie być lepsza niż kierownica prosta, tak zwany flat bar, ze względu na chociażby elastyczność, komfort na rowerze itd., itd. O tym mówiłem w tamtym odcinku, a dzisiaj chciałbym Wam pokazać trochę modeli rowerów szosowych, w zasadzie moglibyśmy powiedzieć, z takimi właśnie kierownicami. Po pierwsze, tutaj skategoryzowanie tego typu roweru jest najtrudniejsze. Jeżeli w rowerach szosowych, takich jak chociażby ten, już mamy ustalone, czym są rowery typowo wyścigowe, rowery typowo aero, rowery bardziej komfortowe, czyli takie typu endurance, albo w MTB mamy cross country, mamy maratony MTB, enduro, downhill, wszystko to jest łatwiejsze. W przypadku tych rowerów żadnych zasad tutaj nie ma. Będziemy tutaj mieli każdy rodzaj materiału ramy od stali po karbon. Będziemy mieli różne rodzaje kół od 26 cali poprzez 28 do 29erów, owszem, w tej kategorii. Opony od 28 mm, w zasadzie nawet od 25 Trek ma, do 50. Więc zasad żadnych nie ma. Podobnie będzie różny osprzęt, bardzo różny osprzęt, który Wam zaraz pokażę. W każdym razie jest to szeroka rodzina, o której warto też rowerów, o której warto też pomyśleć, kiedy kupujecie rower do treningów, na szosie i nie tylko. Taki rower nada się do miasta, na dojazdy do pracy, będzie nieźle jeździł po kiepskich drogach, będzie jeździł bardzo dobrze też po szutrze albo po jakichś łatwych ścieżkach leśnych, czemu nie. Trek nazywa te rowery rowerami fitness i ma 26 modeli w rodzinie. FX to nie są rowery moim zdaniem jakoś najfajniej wyglądające, ale proste, zwykłe rowery, które i tak mogą kosztować aż do około 2000 dolarów, ale zaczynają się już od kilkuset dolarów i tutaj każdy znajdzie jakiś rower, który nada się na jego warunki. To są rowery fitness Treka. BMC już nazywa te rowery nie fitness, nie city, tylko lifestyle, czyli taki, no te są rzeczywiście takie bardziej dla lansu również. Świetnie wyglądają. Rodzina tych rowerów nazywa się Alpen Challenge i tutaj mamy mnóstwo ciekawych rzeczy. Mamy hamulce tarczowe, mamy paski napędowe zamiast łańcucha, mamy biegi w tylnej piaście, mamy sprzęt Alfini, czyli napęd 1x11. Mamy też typowe napędy szosowe i nie mamy tutaj amortyzatorów z przodu, z czego się bardzo cieszę. W przypadku takiego roweru osobiście chciałbym mieć jak najsztywniejszy, jak najlżejszy rower. Bez amortyzatora nie będzie on mi tu potrzebny, kiedy oponki będę miał powiedzmy 35 mm, 38 mm, a mogę mieć i więcej. Więc w takich rowerach amortyzator mi niepotrzebny i tu mamy coś świetnego. Alpen Challenge to też fajna seria rowerów. Specialized ma chociażby rowery z serii Cirrus i nazywa je też rowerami typu fitness. W tym przypadku od razu wrzucam dygresję, jeżeli mamy płaskie kierownice, proste kierownice, warto mieć rogi. Ponieważ słusznie komentujecie, że na kierownicy szosowej mamy dużo różnych chwytów, dużo różnych możliwości ułożenia dłoni, inne partie mięśni pracują, jesteśmy w stanie dłużej jechać i wygodniej. Taką możliwość nam rozszerza zamontowanie rogów na kierownicy prostej, dlatego jak zauważycie, niektóre modele od razu tutaj są sprzedawane z rogami. Czyli to mamy Specialized Cirrus. Oczywiście specyfikacje, wszystko co możecie sami przeczytać, nie będę się już powtarzał. Cube nazywa te rowery rowerami szosowymi. Tutaj jest jakby podkategoria Trekking Road, ale jak się kliknie na głównej stronie rowery szosowe, to wyskakuje też SL Road, czyli szosa, ale prosta kierownica. Szerokie opony, również hamulce tarczowe, bardzo fajny rower, do wielozadaniowa maszyna, bardzo fajna. No i w końcu moim zdaniem najlepiej wyglądający na świecie rower typu fitness to jest Giant Fast Road. Co ciekawe, bo z kolei ten taki komfortowy czy adventurowy model Gianta z barankiem AnyRoad jest moim zdaniem jednym z najgorzej wyglądających, ale
Fast Road wygląda świetnie, naprawdę zawadiacko. Czyli to będzie też model, on jest i w wersjach na karbonowej ramie i na aluminiowej. No i Merida ma też świetną serię speederów. Pamiętamy, 100, 200, 300 to znaczy, że to są aluminiowe ramy, a wszystko co ma już w tysiącach jest liczone, 3000, 5000 to są ramy karbonowe. Tutaj wszystkie modele na hamulcach tarczowych. Świetna sprawa. I ostatnia rzecz, o której chcę wspomnieć, to geometria, bo jest bardzo ważna. Rower szosowy, na przykład Cuba, czegokolwiek co Wam pokazuję, z płaską kierownicą, to nie jest po prostu ten sam rower, taki jak z kierownicą typu baranek, ponieważ geometria się tutaj zmienia. W jaki sposób się zmienia? Zobaczmy. Tutaj mamy model Agri, który jest taki pomiędzy bardzo agresywną, a bardzo komfortową z kierownicą typu baranek, czyli szosową. Zobaczmy, wysokość tej ramy, czyli wysokość od środka suportu do góry, do jakby szczytu rury sterowej, to 573 mm. Udało mi się znaleźć w tym modelu z płaską, z prostą kierownicą ten sam wymiar. To teraz porównajmy długość. Zobaczmy, tutaj długość mamy 399, czyli tak zwany ridge, a tutaj 390. Czyli rower z prostą kierownicą będzie dłuższy. A dlaczego dłuższy? No bo popatrzmy na tę kierownicę. Tu jest prosta, tu trzymamy się dłońmi, a tutaj możemy się chwycić. No, jedź w górę, mój komputerku, jedź, przyspieszaj tam procesorem. Możemy się chwycić tutaj, możemy się chwycić dalej, możemy jechać tu na łapach, możemy złapać wręcz tutaj za czubki łap lub jechać w dolnym chwycie, co bardzo nas przesuwa do przodu. Więc ten rower nie stara się nas położyć w takiej samej pozycji, ale rama jest nieco bardziej wyciągnięta, między innymi dlatego, że mamy tutaj właśnie prostą kierownicę. I ta zasada będzie podobna w porównaniu na przykład komfortowego roweru szosowego z barankiem Specialized Diverge z modelem Specialized Cirrus albo modelu Merida Speeder z modelem komfortowym, ale szosowym z barankiem Merida Ride. Zasada ta sama. Jeżeli chodzi o Anyroada, to ten ma tak zwariowaną geometrię, że niczego się nie da odnieść w porównaniu z Fast Roadem, ale ogólnie zasada właśnie taka jest. Jeżeli mamy rower, który ma służyć bardzo fajnie do jazdy na szosie, to będzie on miał troszeczkę dłuższą ramę z prostą kierownicą niż rower z barankiem. I tyle chciałem Wam powiedzieć na temat rowerów z prostą kierownicą. Rodzina rowerów bardzo szeroka, mamy tutaj mnóstwo różnych typów. Niektórzy będą też zainteresowani możliwością zamontowania bagażnika, stelaża, błotników. Na to też zwracajcie uwagę. Te rowery wcale nie muszą być w rękach amatorskiego kolarza wolniejsze niż typowe szosówki, a mogą być wygodniejsze, nie będą wymagały innego kąta siodełka lub innego rodzaju siodełka, kiedy byśmy jechali w tym rowerze na dolnym chwycie, ponieważ tak jak Wam pokazywałem, nacisk na tkanki miękkie krocza bardzo się zwiększa w tej sytuacji. Tutaj wygląda to inaczej, a jeżeli mamy rogi, tak jak chociażby w tym modelu, to zawsze możemy troszeczkę przyjąć bardziej aerodynamiczną pozycję, zmienić chwyt i to jest bardzo wygodne. Napiszcie wszyscy posiadacze fitnessów, crossów, tak zwanych city bike'ów, czy lifestyle'i, czy jakkolwiek by się to nazywało, jak się Wam na tym jeździ, jeżeli macie porównanie z szosówkami i potencjalni nabywcy będą mieli jeszcze więcej informacji. Dzięki za obejrzenie, na razie, cześć!